Was tutaj, cześć, Tomizon. Zapraszam Was na kolejny odcinek teoretycznie z City Skylines z PlayStation 4 przy zaporze scenariusza, ale ja bym nazwał ten scenariusz trochę inaczej: walka z czasem, ponieważ to, co my tutaj mamy, mamy 39 tysięcy ludzi, co nie? W niecałe 55 tygodni mamy zdobyć jeszcze 30 prawie tysięcy ludzi. Tak. Tak, wiem, to jest niemożliwe. Ale od czego jest awizjonarz? Dobrze, zaczynamy odcinek. W skrócie włączam play i lecimy. Tak, ludzie się nam tu na pewno budują, bo ja im tutaj cały czas daję dużo wolnej przestrzeni, aby oni tutaj się budowali właśnie, żeby nam się w teorii udało to zrobić. Aha. Okej, dobra, nieważne. To tak. Poczekaj, jakby tu nam się udało zrobić jakąś trochę dłuższą drogę. Dobra, świetnie. I później stąd by pojechała z droga. No powiedzmy sobie dotąd. Aha, i tu się już nie podłączysz. A gruntową się podłączysz. Świetnie, dobra. No i tutaj będziecie się dalej budować. Nie, daj mi tutaj pędzel. Wolę się już pobawić trochę. Bardzo, pędzelek, pędzelek. Woda. Woda nam się tu powoli kończy, ale dobra. That's not big problem. Jak tam z edukacją? Podstawówki dobrze, średnie w teorii dobrze, ale po prostu jeszcze mało jest tych średnich. Dobra. Swojego parki. Jeszcze po. Oni tutaj mają dużo tych parków teoretycznie, ale niestety tylko teoretycznie. No, to nie wejdzie im. To może plac zabaw, chociażby im wszedł. Znaczy, bo tu jest bardzo strome zbocze, tak? Wy to doskonale wiecie o tym. Ale nie, to jest zbyt blisko innego tego. A ten duży, fajny. Tak, bo ten to też mi tu nigdzie raczej nie wejdzie. O, tu by wlazł. Ale nie, wolałbym go gdzieś już wyżej. Co? A wyżej to znaczy stromiej. Dobra, postawmy go tutaj na razie. Dobra, tak, powoli nam się tutaj jacyś ludzie pojawiają. Jeśli to są tylko i wyłącznie jacyś. Tak, tutaj oni bardzo się chętnie korzystają z tego. Co dają? Czemu tutaj. Aha, dobra. Ciekawe, czemu mi tych ludzi nie pokazuje. Chyba wiem czemu. Mam odhaczonych pieszych. O, dobra. Mamy i pieszych, proszę bardzo. Teraz będziemy wszystkich widzieć tutaj elegancko. Dobra, to tak. Większość pieszych idzie sobie raczej do kolejki niż do bombajów. A bombaj ma dwie osoby, czyli na przystanku przed tobą są cztery osoby. No to tak całkiem naprawdę na Boga to bym powiedział. Dwie osoby w tobie i teraz powiedzmy, że tak, te dwie osoby wysiadły. No. No i ten mama tutaj sobie jedzie, ale tak to jest mniej teraz mnie interesuje. Bardziej mnie interesuje, jak jest tutaj z tym, tu im puściłem stację metra. Tja. I oni bardzo, 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 bardzo w skrócie uwielbiają tą stację metra. Tja. Nie wiem, czy to dobrze, no ale lepiej, żeby się tutaj oni rozbudowywali, niż żeby było tak, jak jest. Dobra. Ale z tego tak czy siak chyba dużo osób korzysta, no dokładnie. Tu pomiędzy tym a tym teoretycznie by się przydała jakaś komunikacja, jakiś autobusik po tej ziemi czy coś. Ale sądzę, że nie ma sensu aż tak dużo marnować, zużywać pieniędzy niepotrzebnie. Dobra, dalej. Przydałoby się postawić właśnie taką szkołę średnią gdzieś. Najlepiej tam, gdzie zbytnio jej nie ma, czyli gdzieś tu. Ale to by się wiązało oczywiście z wiadomą rzeczą. Tą rzeczą jest to, że tutaj jest zbyt stan zboczu. Akurat to akurat mnie najmniej interesuje. Chyba trochę innymi rzeczami. Dobra, nie mamy prądu. To nie dały ta wiadomość. Prąd może podciągnąć trochę jeszcze. A pewnie jak nie ma prądu, to do lodu woda siada, tak? No, skąd wyciągniemy wodę? Z daleka pewnie. No dokładnie, z daleka, z daleka. Dobra, ale nie, na wodę po prostu trzeba oddzielnie podnieść budżet. Dobra, to rozumiem. Tak samo tutaj. No dobra, i w trakcie dnia będziemy musieli znaleźć pieniądze na prąd.
bo produkujemy tego więcej, ale tak czy siak potrzebujemy go jeszcze więcej. Dobra, no i tak, tutaj się to buduje. Swoją drogą, czemu tutaj tak się zatrzymaliśmy? Się chyba wiem z jakiego powodu. No, 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 dobra. Tutaj. Później dotąd. Dobra. I tu będziecie mogli się dalej budować. Tu niestety budynki zniszczymy. No dobra, no ale... Wszyscy wiemy, że to jest kule przemu jutrze. I tu jeszcze jeden budynek. Ja nie mogę. Dobra, chyba jeszcze nigdy nie mieszka. Tym się mogę pocieszyć. Tym się faktycznie mogę pocieszyć. Mniej się cieszę tym, że tutaj i tak zbytnio nikt się nie będzie budować. A już na pewno tutaj. Walagaj, daj mi tutaj linię pomocniczą. Daj tu jeszcze z jedną drogę. O, i teraz jest już lepiej. Tak, tak, my zasiedlamy tutaj właśnie po całości to. To będzie naprawdę ciekawa górka, jak ją kiedykolwiek skończymy lub jeśli. Mówię kiedykolwiek lub jeśli, ponieważ nie wiadomo, czy tak właściwie ten scenariusz nam się uda wygrać. No ale, bo marzenia marzeniami, tak? Jak to się mówi. Dobra. Dobra, tutaj całkiem zacnie to wygląda. Tak, czy tutaj którykolwiek podłączymy ze sobą? Wątpię w to, ale... Okej, dobra, nie. Świetnie. Nie, świetnie, okej. A, mamy bardzo dużo forsy. To znaczy tylko i wyłącznie jak dla mnie jedną rzecz. Daj mi to jeszcze obniż. Kurczę, prawie do 1% zeszliśmy na podatkach. To jest naprawdę bardzo dziwne. Śmieciodajnia. Więc oni muszą mieć już swój tutaj, jak to się mówi, taki oddział, żeby tutaj się to nie łączyło ze sobą. Chociażby się przydało tu puścić jakąś drogę. No ma tak. Wy tu dojedziecie dotąd. To się z tym podłączy świetnie. Teraz tak, stąd tutaj do góry byśmy jeszcze podjechali. Jakoś. Nie wiem jak, ale jakoś tu trzeba jeszcze pojechać. No ma tak, oczywiście tutaj drzewka będą umierać, ponieważ się... No, wiemy wszystko, co tutaj jest. Tak, ale... Dobra, poczekaj, to może w ten sposób. Dobra, tak dojedziesz. Świetnie. Teraz tak, dotąd będzie ta droga. Chyba, że jej tu nie będzie. Nie wiem, mogłaby się już zrobić. Dobra, tu jest zdobiona droga. Tu zdobiona. Okej, ty masz problem, dobra. To tak, ty dojedziesz tu. Natomiast ty dojedziesz... O, tutaj. Dobra, no i naprawdę całkiem zacnie to wygląda. Jedyną, trudniejszą rzeczą jest to, że tutaj będą biura, aby tutaj, gdzie jest, no właśnie, wiemy wszyscy, co tutaj jest, nie było takiego przerzutu. Bo jak będzie taki wielki przerzut tutaj tych wszystkich śmieci, ścieków i tego wszystkiego, to oni nam tutaj będą też zaczną umierać. A tego byśmy też właśnie nie chcieli. Ale tutaj już reszta to się budujcie dowoli, do wyboru, do koloru. Proszę bardzo. Komunikacji tu na razie nie macie, ale to więcej niż teraz. No, no i tak jestem pod wrażeniem, ile my tego tutaj wybudowaliśmy. No, tu jest taka droga gruntowa, no ale no. No, ale no. Tutaj nie dało się po prostu lepszyć. No cóż. Dobra, no ale tak, całkiem zacnie to wygląda. Jak się oczywiście buduje, będzie jeszcze zacniej. Zróbmy jeszcze to. Bo mamy naprawdę bardzo duży przydział forsy, a mały przydział... No, wiemy wszyscy czego. Więc dajmy im to. Czemu wy nie macie wody? Aha, wy po prostu nie macie wody, dobra? Dobra, może być. Bo nie chcę mieć tutaj teraz problemów z wydaną rzeczą. Tak, wam tutaj nie będziemy dawać drzewek, bo bez przesady przecież wy tu nie potrzebujecie. Swoją drogą, jedną rzecz tu byśmy im koniecznie zmienili. I to jest oczywiście ta droga tutaj po środku. Ją sobie ulepszymy do poziomu rangi większej drogi. Z przyczyn oczywistych, zwących się, no niestety, no ale no, jakoś oni muszą tutaj też żyć. No i tak, to sobie ulepszmy tutaj, o dokładnie. Teraz tak, tutaj macie już swoją dzielnicę, bardzo dobrze. Słuchaj, słuchamy Marstadu, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Bardzo dużo ludzi się tutaj wyrzuciło z tego. Dalej, no i budujmy sobie tutaj dalej te dzielnice. Tak, dokładnie.
Na razie będziesz dojeżdżać dotąd, a później będę myśleć, co z tobą zrobić, bo nie mam na razie jeszcze póki co pomysłów. Dobra, to wywal. To. Nie wiem, czy on jest tutaj jeszcze niezbędny. Nie no, jest niezbędny. Znaczy, oni tutaj mają teoretycznie własną elektrownię, ale. Ale nie pogardziliby tak, takim czymś. Dobra, no, no zobaczcie, ten drut ma swoje własne napięcie, to też jest dobre. Dobra, no i tutaj oczywiście się budujcie do wyboru, do koloru, gdzie wam żywnie się podoba, nawet przy tych ściekach. To z tego, że te ścieki trzeba będzie poprzenosić jeszcze wkrótce, ale do wyboru, do koloru możecie się póki co budować. Dalej, ten park trzeba przenieść o jedną krateczkę, tak ładnie, w ten sposób, po czym ulepszyć tą drogę. Tak, i na razie to jest tyle. Dalej, kolejna rzecz, która rzeczywiście mogłaby teoretycznie mnie zirytować, to jest ta droga. No. I jej korki. Można byłoby coś tutaj właściwie to z nią tak zrobić. Na przykład coś takiego. Okej, dobra. Ta, ten bambaj tu po środku niekoniecznie jest dla nich zbawieniem. Poczekajcie, zróbmy tutaj. My teraz zaczniemy dalej tam zajmować się miastem, żeby nie było, oczywiście. To jest najważniejsze w dzisiejszym odcinku. Mamy 40 tysięcy już. Nie mam tego pojęcia, czy nam się uda to wygrać, ale. No niestety, co jak co, ale takie rzeczy to ja muszę mieć gdzieś dobrze zrobione. To miejsce jest zajęte. Dobra, no tak, trzeba wyburzyć to na górze. Dobra, no i tak, tutaj wyłącz linie pomocnicze. I to się tak nam za Chiny nigdy nie wybuduje. Daj tutaj to wybuduj. Dobra, poczekaj. A może po prostu krętą to zrobimy? Nie, bo to jest jako jedna droga wchodzi. A on nie potrafi, nie może zrobić tego jako jedna droga nigdy. O, dokładnie. Swoją nogą tutaj to są... Nie, czekajcie. My tu zrobimy coś innego. Tak, to zróbmy coś takiego. Tu będzie rondo. Wiem, że jak mówię rondo, to nie najlepiej to brzmi. Bo ronda niestety zazwyczaj są... No wiemy jakie. Ale w tym wypadku to będzie chyba najlepsze, co możemy tutaj im zrobić. Więc to wybórz, to wybórz, to wybórz. I tu sobie zrobimy rondo. Oczywiście to rondo nie będzie takie, jak zazwyczaj się je robi. Ze względów oczywiście logistycznych i aby to całkiem zacnie wyglądało. Gorzej z tym, że tutaj były pociągi i musimy się tak tego trzymać, aby te pociągi tutaj wróciły. Dobra, to tak. To będzie jakoś w ten sposób. Później to będzie... Nie, to jest za blisko. To będzie jakoś w ten sposób, dobra. Zmień kierunki. I teraz tak, tutaj to w ten sposób, tutaj to w ten sposób, dobra, jest naprawdę całkiem nieźle. Teraz tak, teraz jeszcze kolejna rzecz, swój zjazd, no i ona tutaj będzie miała oczywiście swój zjazd. Tyle, że teraz jeszcze dobudujemy tutaj im wyjazd gdzieś po środku, ale dobra. Zanim takie tutaj fikumiku, to odbudujmy pociągi, bo pociągi tutaj będą naszym, jak to się mówi, takim trochę pasem, który będzie środkować to wszystko. Co to jakiś budynek jest, czy co? A, no dobra, tak czy siak. Tak czy siak będziesz... Najpierw dojeżdżasz tutaj. Nie, myślałem, że mi się to uda zrobić nad tym wszystkim taki jeden wielki, wspaniały most. Niestety nie. Dobra, tutaj, dobra, no i tutaj sobie zjeżdżasz. Mówię zjeżdżasz, to znaczy, że zjeżdżasz. Dalej. Ta droga. Ona koniecznie musi nad tym przejechać. Nie wiem jak, ale musi. Okej, zapisywanie gry, poczekajcie chwilę. Dajmy, swoją nogą tutaj w dzisiejszym odcinku też mierzę oglądalność tej serii. Akurat co do tej serii to nie mam zbytnio jakichkolwiek tutaj zastrzeżeń, że zawsze ją dobrze tam ludzie oglądają. Ale w inne serie, typu nawet Mass Transit, będą się rzadziej pojawiać na moim kanale. Już od najbliższego tygodnia prawdopodobnie, ale ogólnie też tutaj rzadziej teraz odcinki się pojawiają, wszystkiego, ponieważ aktualnie mam grypę i takie tam te różne sprawy, więc zbytnio nie mogę tym się zajmować, tak? Dobra,
No i teraz tak, pytanie za 100 punktów, jak my żeśmy to podłączymy, aby to tutaj nie rozwaliło nam światła. Tu się zabiły światła. Tak teraz pomyślałem, czy tu by dało się tą drogę powiększyć. Dałoby się tą drogę powiększyć, poczekaj. Widzę, że się by dało, to zróbmy to. Dałoby się, to zróbmy to. Tak. No dotąd, wystarczy mi, że będzie to dotąd. Bo dalej to już hulo. Za dużo. Żebym ja tutaj teraz nie odjechał z tymi językami moimi. I teraz tak, dojeżdżamy sobie dotąd i byłoby fajnie, jakbyśmy tutaj zjechali jakoś tak kulturalnie. Okej, w dół. O, dobra, kulturalnie to będzie w ten sposób. I tutaj dotąd dojeżdżasz. Dobra, to zrobione. Teraz tak. Z których kierunków świata chcieliście tędy jechać? Okej, chcieliście jechać i z jednej, i z drugiej. Bardziej to mnie interesuje to. Bo to sobie już podłączymy tam normalnie, natomiast tak. W sensie co? O, poczekaj. Część jechała tutaj stąd i tutaj. No dobra, tutaj to będzie trzeba trochę pokręcić już. Tutaj to nie będzie tak łatwo. Dobrze, na pewno pierwsze to najważniejsze, to musi zjechać na dół. No, dokładnie. To jest początek zrobiony. Oj, już. Po drugie. To byłoby dobre, ale nie. To będziesz mieć zjazd. Natomiast ty będziesz mieć tutaj, poczekaj. Zjazd, ale to w dół myślimy na tym gdzie. Prawdopodobnie gdzieś tutaj. Co nagą ta elektrownia, bo tutaj jest elektrownia i śmieciodajnia. Tutaj się tym jeszcze za chwilę zajmiemy. Trochę to tam przekonwertujemy, jak to się mówi pięknie. Przekonwertujemy po polskiemu. Dalej, tak. Tutaj są te dwa pasy i tu będą też dwa pasy zjeżdżać. Tutaj jakby się udało, też byśmy zrobili ten zjazd w tunelu w dół. I to tak jak tutaj to było. Czyli to tutaj. To wyburzamy tutaj, to zaraz trzeba będzie odbywać tę drogę jakoś. Jakoś. Okej, i tak. I tu będzie problem. Dobra, ale to nie jest problem na szczęście na mnie, ponieważ mamy magiczne narzędzie do terenu. Którym możemy sobie zrobić zjazd w dowolnym miejscu na mapie. Dokładnie. Widzicie? Można, można. Nie jest to do końca normalne, ale można, tak. Dobra, to zrobiliśmy. Tutaj ten dojazd. Dalej, tu sobie zrobimy. Świetnie. I jeszcze tutaj. Czyli będzie tu, w dół. Czy najlepiej jakby to było na tej samej poziomie, co ten obok ciebie. W sumie. Czyli na takim. Dobra, to będzie na jakimś, jakoś tak. I później, poczekaj. A, bo to już trochę wywaliło, ale dobra. Grunt, żeby to w miarę dobrze wyglądało. Nawet jeżeli tutaj. Tak, tylko tutaj to inaczej zupełnie wygląda na jednej i drugiej stronie. Dobrze, powiedzmy, że to jest dotąd i powiedzmy, że tutaj się to podłączy. O! A, już myślałem. A już myślałem, że tak pięknie wejdzie. Nie ma. Baj, to tylko marzenie. O ty kurde. I teraz jeszcze mi tu nie będziesz chciał wejść. Ja nie mogę. No, po pierwsze, tak, nie, na pewno nie play. Po pierwsze, tutaj jest trochę tego za dużo wszystkiego. I po drugie, czemu tak się wszystko tutaj rozwaliło? Bo tak, ty musisz się tu z tym podłączyć, tylko tu jest słup, okej, okay, dobra. Ja i słup. Nie, to musi być bardziej okrągłe. Tak, bo to tak nie może być, na pewno. Okej, to był twój pomysł. Gra, w sensie pomysł gry. Dobra, to my sobie zrobimy to w ten sposób, tak jakby mi to najbardziej odpowiadało. Dobrze, świetnie. I tutaj trzeba teraz to jakoś podłączyć. Przecież gra tak się nie da zrobić. No. Teraz, ja widzę tutaj. Teraz to się w tą stronę zepsuło. Dobra, to nie, poczekaj. Daj mi tu po prostu może krętą. Okej. Zrobione, dobra, dojazd zrobiony.
Nie, no to... Nie, już wracamy do normalnego budowania i tak dalej, i psia, ale... Ale chwila, bo to musi jakoś normalnie wyglądać. Dobrze, zakręt tu. I zakręt tu. Nie, no to cały czas zbyt mocno zakręca. Powiedzmy, że sobie to będzie skręcać w ten sposób. O! Ja się chyba poddaję. Co bym, kurczę, nie zrobił? Tutaj tak zbyt mocno zakręcę. No tak, okej. A, bo on tu ma prostą drogę. Może o to chodzi? Może coś tu jest. Swoją drogą, to trzeba ulepszyć do dwóch pasów. Tak, zrobiliśmy to? Zrobiliśmy. Świetnie, dobra, ale nie o to mi tu chodziło. Dobrze, powiedzmy tak. Jeżeli się podłączysz, to kwitę. Dobra, nie chcesz się podłączyć. No to nie ma kwita. Bo nie chcesz się podłączyć. A, czekaj, bo tutaj zaraz się okaże, że tu jest jakiś jeszcze inny problem, o którym w ogóle nie wziąłem pod uwagę go. I w ogóle będzie problem. O, dokładnie. Ja już przez to, że to ulepszyłem tą wagę. Dobra, to ulepszyłem z powrotem. Nie wiem, się zajmę za chwilę. Okej. Dobra, to zrobione. Tutaj sobie... Powiedzmy sobie, że tutaj na razie puścimy dowolną drogę. Czemu ty tutaj nie chcesz normalnie po ludzku wejść? Dobrze. Mam tego dosyć. Zrób to normalnie, po prostu podłącz się tylko. Nie, no to... Dawaj. Jeszcze źle. I stąd daj mi tutaj krętą. Okej, dobra, nie. Dobra, dawaj to. I teraz daj mi tutaj tą drogę. Dobra, to nie wejdzie. To daj mi tutaj potrójną. Czekaj, trzeba zrobić skręcik większy. Dobra, to zrobione. To ulepsz do dwóch pasów. Ulepszone. To ulepsz do dwóch pasów. Świetnie, ulepszone. I zróbmy, że ten wyjazd tych naszych autostrad tutaj, które są podziemnych. Bo to tego trzeba jeszcze dotrzeć. Okej, tutaj widzę, że jest też jakiś maglownik. I to niezły. Powiem nawet przez kogo. Przez naszą kolej linową tutaj. Dobra, poczekaj, to ulepszmy. Bo tu widzę naszą jeszcze raz kolej linową, która tutaj była. Poczekaj, ona była gdzieś tak. No nie, to poczekaj, daj jeszcze raz. Ona tak dojeżdżała gdzieś, no około tutaj. Dobra, nie dojedziesz tutaj. To powiedzmy, że dojedziesz tutaj i nasza ścieżka tutaj się musi odbudować. To jest w końcu ścieżka. Daj mi tutaj krętą i krętą dojedziesz sobie tutaj i dojście sobie zrobisz. Dobrze, teraz tak, tutaj będziesz mieć... Poczekaj. Powiedzmy, że... Bo tak, bo tu trzeba zrobić ten zjazd. Jeżeli będzie w ten sposób zrobione, to będzie naprawdę całkiem nieźle. Tą drogę odbudujemy tutaj na kształt podobny jak był, ale nie taki sam, czyli gdzieś dotąd. Tu już ją odbudowaliśmy, dobra. I tak samo trzeba zrobić tutaj zjazd w dół. Tutaj się udało, świetnie. I stąd trzeba będzie to jakoś jeszcze podłączyć. Najprościej będzie to zrobić po prostu jakąś krętą czy coś. Dobra, włączmy jeszcze ustawienia. Zjazd w dół, jeszcze raz. Dobra, nie, to tak prosto nie wejdzie. To daj mi tutaj po prostu dowolną. Dobra, dowolna wchodzi. I dowolna musi teraz tutaj dojść. Czekaj, czy to jest ten magiczny bug? Tak. Jak ja go nie lubię. Jak ja tego bugu bardzo nie lubię.
Dobra, zmień kierunki. No i teraz powiedz mi, że już się podłączysz. Okej. Dobra, tu się podłączyło i to stąd tutaj... Poczekaj. Nie, nie, to nie to. O, dokładnie. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, powiedzmy sobie, nie to, nie to. To też nie to. Czekaj, to jest dowolna. To nie jest skręta, to jest dowolna. Dobra, teraz jest skręta. I teraz mi tu ładnie wejdziesz. Dobra. Miejmy nadzieję, że tutaj nie ma nigdzie świateł. I oni się tutaj zaraz podjeżdżają i będzie zaraz tutaj naprawdę całkiem ładnie. Tak, bo tutaj się korki porobiły, że nie wiadomo co. Dobra. Teraz trzeba chwilę poczekać, aż oni tutaj się podjeżdżają po tym wszystkim. I powinno to zacząć działać lepiej niż teraz działało. Tak, bo na razie się jeszcze pogubili ludzie. I jadą jak lubią. A za chwilę będą jeździć tak jak powinni. No tutaj nie ma już korków. Widzicie? Od razu. Proste rądko i od razu nie ma korków. Gorzej z tymi. Ale ci tutaj się już będą po prostu kręcić. Dobra, tutaj nasze bombaje, wszystko. Dobra. Dobra, dobra, naprawdę całkiem nieźle. Ludzie tu się powoli chyba budują na tych górkach. Co jest dobre. Właśnie w górkach. O, dokładnie. I... No. Całkiem ładnie. O, tam obok tego uniwersytetu. Ciekawe, ile osób będzie chodzić do tej szkoły. Ale dobra, tak czy siak. Przejdźmy do tego, co ważne i ważniejsze, czyli oczywiście do ludzi. Ile już nam tygodni minęło podczas dzisiejszej rozgrywki? 5 tygodni, dobra, to nie jest aż tak źle. Ale 5 tygodni, 1000 ludzi to też nie najlepiej. Z drugiej strony to też rzeczywiście nie jest raj, baj. Swojego, wy macie skąd prąca, stąd. No to sobie weźmiemy tutaj od tego druta. Co jest? Podciągniemy sobie napięcie. Aha. Ten drut wygląda istnie czarowo. A jak weźmiemy od tej strony? Dobra, okej. Dobra, nie bawmy się drutami, bez przesady. Dobra, tak, na pewno nasza tutaj szkoła działa. Ludzie tu się powoli, ale budują. Nawet zaczynają się budować na tych stromych udwiskach. Co jest bardzo dobrą wiadomością. I tak, tu im oczywiście trzeba nie puścić jakiś autobusik. Bo nie wyobrażam sobie, żeby oni tutaj się męczyli tutaj tak. Tak, i tak. Oni tu wszyscy idą w ogóle tak, bo żeby dotrzeć do... Dotrzeć, poczekaj. No takie mam dziwne odczucie, że z tej linii to oni milionami tutaj korzystają. No zobaczcie, nikt nie wchodzi od frontu. To też jest dobre. Tak, i że tutaj pewnie też czekają stadami na wejście. Czekaj, nie. Chodziłoby mi bardziej o to. No nie, czy stadami to niekoniecznie. Dużo osób tutaj może czekać. Czekaj, czy tutaj jesteś pełny? Nie, dobra, nie są pełne, no to nie jest też tak źle. Ale jakąś komunikację inną wam tutaj byśmy też puścili. Oczywiście mówię tutaj o bambajach. Gdyż bambaj tutaj byłby dla nich zbawieniem. Jakbyśmy go puścili. I bambaj będzie tutaj puszczony, ale nie teraz. Znaczy, nawet może w dzisiejszym odcinku. Drugą opcją jest oczywiście ciamciągi. Ale tu jest zbyt stromne łodwisko, żeby ciamciągi im tutaj jeszcze zainstalować. Dokładnie. To miejsce jest zbyt cięte. Tu po prostu tego nie da się postawić. Statki, sterowce byłby też dobrym miejscem, ale one też potrzebują trochę miejsca do lądowania. Kolej jednoszynowa to nie. Kolej linowa, no to tutaj korzystamy z kolei linowej. Z kolei linowa będzie miała chyba jeszcze jeden wyjazd stąd, tu w dół. Tutaj z pit stopem i gdzieś tutaj będzie jeszcze jechać. Tak, co do kolei to właśnie jeszcze gdzieś jakieś tutaj będą jeszcze gdzieś tutaj jeździć te kolejki. Tu jest ta cała metra po pierwsze. Może tego byśmy w sumie zaczęli. Tak, bo tu jest ta nasza podstawówka teoretycznie. Jedna z paruset. Tak, to tu byśmy na pewno to postawili. Dalej byśmy postawili sobie taką stacyjkę, przy której byście się przesiadali gdzieś tutaj. Dokładnie. I jeszcze jedną tutaj. Tylko tak, tutaj by to postawić. To tutaj trzeba się trochę pobawić. Aby tutaj to postawić, trzeba się trochę pobawić. No tak, no jakże oczywiście. Jak już. Co jest
nie to, że mówię, że niemożliwe, ale bardzo możliwe, to ja go zaczynam od początku. Nie będzie głosowania, czy znowu, czy jakiś inny. Od razu zaczynamy to od początku i robimy jak najszybciej go, żeby wygrać. Bo po prostu ten, powiem szczerze, to, jak teraz daliśmy sobie teraz ten scenariusz, to jest, powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo dobra zabawa. Natomiast w tym scenariuszu oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, chodzi o coś jeszcze innego. No, więc... No, zobaczymy, tak? Zobaczymy. No bo tak, trochę tutaj się zepsuło. Ale już się podciągnęliście. O, dobra, dobrze. Dobra, no to macie tutaj jeszcze taką komunikację. Tu chodziło głównie o ten dojazd do Metta. Rzecz jasna. Ale oczywiście i nie tylko. Ponieważ gdybyśmy tutaj postawili ten budynek właśnie w ten sposób. Jakoś. To byłoby też bardzo wspaniale. Ale no tutaj postawienie tego budynku, gdzie jest jeszcze tutaj ta policja i no wszyscy wiemy, co tutaj jest. Brak funduszy po prostu. Dobra, to poczekajmy na fundusze. I zaraz zobaczymy. Tak, akurat 15 tysięcy to nie jest dużo do poczekania. Dobra. No wiecie, no te tutaj budowla i tak dalej. One są fajne, ale... Ale w scenariuszu one trochę mogą nam tutaj przeszkadzać. Więc po prostu sobie je wyburzymy tutaj. Ponieważ no wszyscy wiemy, co tutaj właściwie teraz budujemy przecież. Nie, to właśnie postawiliśmy. Natomiast tak, aby tutaj ta kolejka... Bo tak, poczekaj. Nie, dobra, najpierw zróbmy to. Najpierw po pierwsze, to będzie jechać sobie nad tym wszystkim. O, dokładnie. Jakby tu się udało nad tą szkołą, to byłoby w ogóle już wspaniale. Ale nie wiem, czy aż takie raje to ja tutaj mogę zrobić. No, a to jest najwyższy słup, jaki można zrobić. Można, dobra, to świetnie. Bardzo ciekawe. To tak, stąd sobie zrobimy ścieżkę, wyłącz to, ustawienia. Powiedzmy, że gdzieś tak dotąd. Będziecie mieli dojście do Metta. Tutaj będziecie mogli z tego korzystać i tu będziecie mieli jeszcze inną komunikację do Metta. O, właśnie, widzę, że już z niej korzystacie. Bardzo dobrze. Bo to tutaj przecież chodziło. Dobra, tu trochę to wyrównamy. I będą tutaj oni mieli jeszcze komunikację oczywiście za te inne tutaj służby. No i tak, aby to dobrze tutaj wypadło i podłączyło się i nie rozwaliło mi pół miasta, to będzie sobie jechać. Jakoś tak. Niestety ścieżkę rozwaliło, ale jakieś koszty muszą być, tak? Jakieś koszty są nieuniknione. Nie, oczywiście tą ścieżkę budujemy tutaj, ale jakieś koszty zawsze są. Proszę bardzo, ścieżka zbudowana. I stąd, no niestety, trzy budynki muszą pójść. Będziecie mieli połączenie. Stąd mamy 41 tysięcy ludzi, więc faktem oni tutaj się pojawiają. Dobra, no i tu będziecie mieli teoretycznie póki co jaką taką komunikację. Na razie nie widzę zbyt dużo chętnych. Najwięcej chętnych jest chyba tutaj. Tutaj macie, do Metta sobie idziecie. Ciekawe, że tak na okrągło. Może rzeczywiście to nie ma zbyt... Może to rzeczywiście nie jest zbyt szybkie połączenie. Poczekaj. Trzeba byłoby to może jakoś tak tu. Poczekaj, nie, bo ja bym to jakoś podłączył tutaj sensownie. Abyście tutaj mogli sensownie z tego korzystać, dochodzić i być przeszczęśliwymi. O, dobra, dobra, było, było. O, w ten sposób może. Poczekaj, i teraz tutaj sobie zmienię po prostu dojście do tego, dobra. Może to wam pomoże. Nie wiem. Ale zaraz zobaczymy. Czy to z tego korzysta? Nie z tego na górze, z tego na dole. No, z tego na dole na razie, nie? Tak, bo chodziło mi o to, żeby tutaj korzystali z tej stacji Metta. Dobra, no i teraz tak. Zdecydujmy sobie na tę linię Metta, którą tutaj mamy. Na dole. 11 osób. Dobra, całkiem nieźle. A ta nasza druga linia, ta turystyczna. Okej. Jak to się mówi... Poczekajcie, zobaczmy, czy ten pociąg się w 100% opróżni. Nie, powinien się opróżnić 100% w sumie. Tylko czy on nie będzie przypadkiem zapełniony? Nie, bo oni tutaj strasznie szybko się pojawiają, swoją drogą, jak widzę.
Dobra, jest całkiem nieźle. Tak, mam jakąś falę śmieci. Krematorium można było im tu w sumie postawić. W sumie, to krematorium to my rzadko stawiamy. Bardziej cmentarze już. 25 tysięcy, no to trochę dużo rzeczywiście. Tak, ale tutaj się naprawdę całkiem zacnie budują. Nawet na tych skarpach, co jest dosyć ciekawe, bo tutaj to akurat selekcja powinna być trudne do budowy. Teren, co nie? Było miejsce. No, tu sobie obok tej podstawówki postawimy jakiś park. No i plac Paradox, jakby tutaj się gdzieś zmieścił, też byłoby naprawdę wspaniale. O, tutaj się zmieści, świetnie. No i tutaj oczywiście nasze śmieci, które są. Zerknijmy, czy jest dobrze ze sceną naszym śmieciowym. Jest dobrze. Jakby coś, tutaj sobie postawimy jeszcze. Mamy miejsce na 2, 3, nawet 4 ewentualnie, jakby było to takie bardzo niezbędne. Swanego, czy korzystacie tutaj, się przesiadacie pomiędzy tymi miejscami już? A, widzę, że tak. Świetnie. Bo do tego idziecie. I stąd, i stąd. Z tego najmniej chyba korzystacie teraz. Poczekaj, zerknijmy. Tak, z tego najmniej. No, to nie jest takie nawet dziwne w sumie, bo żeby tutaj dotrzeć, to już jest wycieczka, tak się mówi. To już można w sumie nazwać, że to jest jakaś wycieczka. Okej. Okej, poczekaj. Teoretycznie tu zrobiłem zejście w dół, co nie? Teraz teoretycznie, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie teoria. Powinno dać się tu zrobić kolejne zejście w dół. Oczywiście trzeba być trochę drogi oddalonym, bo inaczej cię zabiją wszyscy. Dobra, może inaczej. Zróbmy, że to jest przy drodze, idzie w dół. Okej, dobra, powiedzmy, że idzie. I tutaj to sobie podłączymy, dobra. Widzę, że się rozkręcamy trochę powoli. Coraz lepiej. Tu sobie zrobimy ścieżkę do tego. Dobra. Będziecie mogli sobie przechodzić pomiędzy tym jednym a drugim. Dalej, jakby tu się udało zrobić zejście. W sensie, że tu jest to na dole. Tu idzie to na górę. Okej, dobra. Nie, dobra, to źle wygląda. Okej, dobra, nie, to źle wygląda. To poczekaj, to jeszcze raz. Dobra, nie. Tutaj aż tak ładnie nie zejdziesz. No w sumie aż to takie... Aż tak bardzo dziwi, to ja się tutaj nie dziwię, ponieważ tutaj no... No widzimy, jak to jest. Jest zejście w dół. Dobra, tutaj się podłączysz. I tutaj ci zrobimy jeszcze ścieżkę na górę, jakby się udało. To poczekaj, może tą ścieżką. Kurczę, tutaj żadna ścieżka nie chce podejść? To jest aż tak same zbocze? Nie, no nawet przecież... No dokładnie, jakąś tą ścieżką doszliśmy. I tutaj... Tutaj też nie zejdziesz? No, a tutaj zejdziesz, proszę bardzo. Tu się podłączysz i czy tutaj się zejdziesz? No, a też trzeba pokręcić. Macie tutaj dojście i jeszcze... Boże, je tu z tych ulic. Tak, ludzie się powoli pojawiają, więc chyba już niech będzie. Dalej, zejdźmy sobie, będzie kolejne nasze miejsce tutaj, pit stop tak zwany. Nie, w tym kierunku będzie lepiej. Dobra, i tutaj przejście pomiędzy jedną a drugą stroną. I ostatni, jeszcze jeden. I tutaj macie proszę bardzo podłączenie. Dobra, naprawdę całkiem nieźle, nie wiem jak będziecie tutaj kosztować tych ścieżek oczywiście. O, widzę, że... Ktoś tam idzie. No to właśnie chodziło mi o to, żebyście tutaj korzystali z tych ścieżek w tego typu celach. I tutaj jeszcze ta ścieżka rowerowa, która teraz się ciągnie na górę. Ona tu będzie miała po prostu dojazd do tego, jakby komuś się chciało korzystać. Bo tak, z tego co wiem, tutaj on z niej póki co nikt nie korzysta. No, nawet tam jakoś się bardzo nie dziwię, tak? No, i do tego naszego tutaj uniwersytetu na samym szczycie dojeżdżałem teraz z trzema stronami. Naszą komunikacją. Dobra, 39 minuta odcinka. Podobno. Na zagadku u mnie jest trochę późniejsza, ale ja miałem jeszcze pit stopa. Zerknijmy na czas. Jeszcze 5 tygodni teraz minęło. I zdobyliśmy teoretycznie jeszcze więcej tysięcy ludzi, ale... Ale tak czy siak to bardzo powoli oni tutaj przychodzą. Jak jest z edukacją, powiedz mi tu, panie? Tak, tutaj jest naprawdę wykształceni. Żółć, wykształcenie jest bardzo dużo. Jest mało, już mniej niewykształconych. Bardzo dobrze wykształconych jest najmniej oczywiście. Dobrze wykształconych jest już trochę lepiej.
A nie, to była podstawówka. Szkół średnich jest za mało na mnie. To chciałem usłyszeć. Tak, i teraz musimy tutaj gdzieś jakoś ją postawić. O Boże. Najlepiej by ją było postawić gdzieś tu z tyłu tego, w sumie by to nie było złe, jakbyśmy wstawili. Czekaj, jakie to jest wielkości? No wielkie to jest, ale nie powinno być jeszcze aż tak źle. No bo czekaj, pauza, budujące napięcie. To było na odległość... Czekaj, to było jakoś tak. Nie, poczekaj, bo to sobie odmierzmy, bo wyłączyliśmy oczywiście wszystkie siatki i tak dalej. Ile to ma być kwadratów? Poczekaj. To są 2, 3, 4, 5, 6. I tu droga. Poczekaj, zrób, podłącz, nie maruć. I teraz, czy nam tutaj wejdzie ta nasza szkoła? Jeszcze nie. Nie. Nie będziemy tego śpiewać. O, dobra, teraz jest już dobrze, bo widzę, że to jest dobrze. Teraz jest już dobrze, bo ja to widzę, że jest dobrze. Dobra, no i tutaj macie po prostu z tyłu, dobra. To zrobione i nasz Bambaj będzie się tutaj zawracać. Jak zawracał, tak sobie będzie tutaj dalej zawracał. Dokładnie. I tutaj mam jeszcze zrobimy ścieżkę od tej komunikacji, abyście mieli tutaj jakieś trochę jeszcze inne, lepsze dojście. Tak, tutaj jest teoretycznie ścieżka dobra póki co, ale... Ale wam zaraz zrobimy, żeby to było też i coś innego. A nie, czekaj, gruntowa to na pewno nie będzie. To będzie dla wszystkich. O, dobra. I tutaj macie podłączenie, dobra, świetnie. Na razie nie sądzę, żeby tutaj ktoś już szedł. Ale w przyszłości już wkrótce, już jak ktoś mówi, już wkrótce na pewno będziecie z tego korzystać. Poczekaj. No. Zainteresowanie to jest tutaj naprawdę tym boskie. Dobra, ostatnią rzeczą, jak mówiłem dzisiaj. Oj, to byłoby dobre. To byłoby puszczenie linii tramwajowej po tych dzielnicach. Tylko nie wiem, czy jest to sens, ponieważ przyszły odcinek się teoretycznie powinien kończyć. Ale dobra, trochę dłuższy odcinek może być. W sumie, czemu by nie tak właściwie. Dobrze, to tak. Tu jest linia metra, no to było linii metra, to tam nie będziemy tego ciągnąć. Tutaj macie jakieś te autobusy. Czemu tu nie ma autobusu? Halo? Czemu tu nie ma autobusu? A to jest dobre pytanie, wiesz co? Dobra. Dawaj, będziesz jechać teraz tędy jeszcze. Ha! O Boże. I tutaj będziesz skręcać. Tak, i tutaj nie jedziesz. Dobra, no to nic dziwnego, że w niektórych miejscach może po prostu nie jeździcie, tak? A, no i miałem się zająć oczywiście krematorium. Zapomniałem oczywiście o tym. Oczywiście. I jeszcze raz oczywiście mogę powiedzieć. Macie tutaj krematorium, to wam się może przydać. Właśnie, skoro nam ludzie zaczynają umierać, to też nie najlepiej. Oj, i nam ludzie tutaj, popyt na ludzi też spada. No, podatków to wam bardziej niestety nie mogę obniżyć. Co może być faktycznie jakimś problemem, ale no cóż, takie życie. I ostatnią rzecz, jaką sobie w dzisiejszym odcinku zrobimy, tak jak mówiłem, była linia tramwajowa. Sprawdźmy, które tędy byłoby najlepiej, jakby jechała. No chyba niestety koniec końców. To rzeczywiście będzie, że najlepiej, jak będzie jechać tutaj tą drogą. Tutaj. Tutaj. Tak. Okej. Tak, to będzie dobrze, jak będzie jechać w ten sposób. Zaragon, czemu tu nie ma podłączenia? Akurat tutaj by się przydało. Dobra, nie ma, to nie ma. To tak, nasze Bambaje. Po pierwsze, skąd one tutaj ruszą? Bo tutaj można byłoby w sumie skręcić tutaj w tą uliczkę. Tutaj obok naszej linii metra. I tutaj, skąd by tutaj puścić to? No tu jest niby dobra pętla. Bo ta to jest taka trochę już przepełniona. Ale korków nie ma. To może puśćmy rzeczywiście tam na dół. Bo puszczać tutaj, żeby zawracało to, chociaż w tym maglowniku jakby to zawracało, też by nie było z tego maglownika. W skrócie przejdzie sobie tutaj tędy. Tutaj i tu dojedziesz. Dobra, proszę bardzo. Wy nie macie wody. Czemu nie macie wody? A, bo wam nie dałem wody. To też trochę tłumaczy. Tak, dobra. Proszę bardzo.
przepraszam bardzo, tylko się może nie chcieliście budować teraz. Coś w tym też może być. I tutaj, poczekaj, nie chcesz się budować. Ciach, ciach, dobra, macie wodę, macie. I wracając do tego meritum, zacznijmy budować to. Naszą nową linię, tą bambajową. Nasz bambaj... Zróbmy to w sumie jeszcze jednokierunkową. Tak, tak ekstra, co nie? Jeszcze, że tutaj im nie brakowało. Dobra, no i teraz tak. Tu jest zły kierunek, tu jest dobry. I tutaj był zły, dobra, teraz jest dobrze. Dalej, tu będzie po prostu bambaje. Bambaje dołem, bambaje górą, to jest dobre. Zobaczcie, bambajowa jest mniej szeroka niż z... niż, okej, okay, dobra, no, no comment, jak to się mówi, no comment, niż z rowerami. Dobra, no i teraz tak. No, byłoby dobrze tutaj to puścić teoretycznie po prostu prosto. Ikea, ale, zrobimy sobie to po prostu, czekaj, bo to autobusy jeździły jakoś. Ja oczywiście jeździły nawet tak, jak bym chciała, żeby tutaj teraz jeździło. Dobra, to poczekaj. Przyciągnijmy sobie tutaj. A ten autobus sobie przyciągnijmy tutaj. Nie, dobra, to nie ten. Poczekaj. I ten przystanek przyciągnijmy sobie tutaj. I nie, to czekaj, to. Zmień kierunki tej drogi, dobra. I ten autobus przyciągnijmy sobie tutaj. O, tak ładnie. I wszyscy są podobno nieszczęśliwi. Dobra. Mniejsza z tym, jak to bardzo teraz zepsułem tutaj cały system. Poczekaj, zsuniemy te przystanki, może się coś naprawi. Okej, okay, dobra. Dobra, mniej więcej rozumiem, co teraz trzeba zrobić. Chyba. Jedziesz sobie tutaj. Masz przystanek, czekaj. Dawaj tutaj ten autobus. Tutaj masz przystanek. Tutaj nie możesz mieć, bo tu będzie... I tu będzie mieć bambaj, to nie możesz mieć tu, ani tu. No i tu masz przystanek. Dobra, zabana. Wracając z naszych bambajów. Idziesz sobie dalej, tędy. Czekaj, tutaj jak jest z tymi autobusami? Dobra, tu jest dobrze już. Tędy. Tutaj. Czekaj. Tu. I tu. Dobra, no i teraz tak, zmieniamy kierunki. Czyli to tutaj, dobra, tu jest w dobrym kierunku, to było w złym. I to jest jeszcze w złym, dobra, to tak, to zrobione. Dalej, nasz bambaj będzie sobie tutaj jechać już całkiem już tutaj sobie odpłynie tak właściwie, nawet by można powiedzieć, proszę bardzo. Będzie jechać. Tutaj sobie to rądko przedobimy na coś takiego i tu się zastanawiam. Bo albo możemy... O, poczekaj, tutaj jeszcze nie ulepszyliśmy czegoś. Brak funduszy! O ty! To dobre. I nie wiem, bo tak, bo albo... Nie, to na pewno nie stawiamy. Albo nasz bambaj... Słuchaj, gdzie jest najbliższa zajezdnia? My chyba jedną zajezdnię postawiliśmy tutaj. Okej, dobra, to będę tutaj długo jechać. Albo ten nasz bambaj... Jedzie se tu... Dalej sepruje tu... Tutaj sepruje dalej... Sepruje, co nie? Oczywiście sepruje. Jedzie tu. I tu się rozjeżdża. Jedzie tutaj. Tu robi pętelkę. Tak, może zróbmy z tą pętelką. Z tego, że jeszcze jedna linia. To sobie po prostu będzie jechać tu na górę. Znaczy, tutaj będzie mieć na razie pętlę tam. Bambajową. Tak, to jest dobry pomysł. Dobrze, miejmy nadzieję, że nam forsy starczy na to wszystko. Na moje pomysły tutaj, nie z tej ziemi. No tak, wracając do tego, jedziesz dalej. Zapisywanie gry. Zapisz moje tutaj upadnięcie. Tak, poczekajcie, przemysł chce się swojego budować. Dobra, tym mogę teraz się też zająć. Właśnie, bardzo, nie mamy forsy. Co nagą, co, ale w przemyśle to można było... W ogóle nie mamy forsy. No ja wiem, że mieszkańcy mają podatki 0%. Dobra, bardzo mały jest ten popyt na przemysł. Są wszyscy nam umierają.
na pewno nie pomaga w naszej rozbudowie. Jak ktoś mówi, to na pewno nam nie pomaga w naszej ekspansji naszego miasta. Znaczy, my możemy wziąć jakikolwiek kredyt. Tak myślałem. Tego jeszcze jesteśmy w plecy, teoretycznie. Dama, to tak. Nasz Bambaj musi jechać tędy. On tutaj musi jechać tędy, tak? Więc będzie jechać tędy. To jest. Bardzo okej. Widzę, że masz jakiś problem. O, dobra, teraz jest lepiej. Teraz się rozumiemy, no. I to ja rozumiem. I stąd tytuł funduszy. Tak, funduszy, nie, nawet 480. Okej, jak zaraz zejdziemy pod kreskę, to będzie w ogóle tragedia. Nie. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają, no bez przesady. Ja pod kreską to chyba już nie. To byłoby już zbyt niskie moje upadnięcie. Dalej, tutaj jedziesz tędy. Tak, tutaj będziesz jechać. Mówię ci, że będziesz jechać, tak? To, że chwilę się zastanawiasz, to chwila. Koszt modernizacji 70. Zbyt strome zbocze. B, C, D, bla, bla, bla. Ty mnie, człowieku, lepiej nie denerwuj. Ja mówię, że się da, to się da. Poczekaj, jak to tutaj było zrobione? Teraz, żeby tych budynków wszystkich nie usunąć. Chyba w ten sposób. Tak, funduszy. 150... 1540... forsy. No więc tutaj parę budynków nam zniknie, tak, ale... Ale będą Bambaje. Dawaj tutaj. No. Świetnie, zrobione. Zacząłem klikać szybko, to od razu wpadawało. Dobra, tak, tu były te biura. Nie, tu były chyba tylko w biura, więc nie jest aż tak źle. No i tutaj to już będziesz sobie normalnie jechać. Nasz Bambaj. Koszt modernizacji 9. Mhm. Czy tu będziesz jechać tędy? Nie, już pojedź tutaj sobie tędy. Bez przesady. Tu dotąd, dobra. I teraz tak. Zbyt strome zbocze. Ty żeś się, człowieku, zabił. Tak, ale tu będzie większy problem. Mam dylemat, co tu zrobić tak właściwie. Bo tutaj co chwilę będzie mi ten komunikat wyskakiwał. Dobra, spróbujmy. Poczekaj, jak nie będę mieć teraz forsy i te budynki wszystkie znikną, to po prostu się zabiję. Zabijcie mnie! Dobra, potrzebujemy trochę forsy. Ja wiem, gdzie jest forsy. On Earth, I used to listen to Bach, almost exclusively. After I landed on Mars, my musical preferences have slowly gravitated towards the works of Mozart and Haydn. 2100. Now I can't stand baroque music at all. Skąd ja będę mógł te forsy znaleźć? O, podskoczyło. Daniel, that does sound like a similar experience. I'll have to investigate this further. Jeżeli nie znikną mi te budynki, proszę, nie zniknijcie. Dawaj, dawaj. Jest. Dobra, udało się. Nie zniknęło aż tak dużo budynków. Gorzej z tym, że tutaj teraz tak. Tego nie podłączymy, nie ma forsy. Dobra. Dobra, ale mogę tutaj już dać to chociaż. Tyle. Dalej, tutaj gruntowa. Świetnie. I tu gruntowa. Świetnie. Dobra, zawsze mamy to swanego. My też więcej forsy tutaj tracimy przez to, że im tutaj z drzewkami wszystko robimy. No ale mniej, to nie powinno jeszcze ich tak bardzo denerwować. Dobra, to ulepszmy, na pewno do tego. To nie ulepszamy i to ulepszmy do drzewek. Dobra, świetnie. I tu nasz Bambaj będzie se pruć dalej. Ja wiem, że wy jesteście nieszczęśliwi przez to, że mam lepszą drogę i że Bambaje będziecie mieli lepszy transport i komunikację i wszyscy będziecie przeszczęśliwi, ale dobra, spokojnie ludzie. Dobra. Tak. Ostatnią rzecz, jaką tu trzeba byłoby zrobić, to będzie dojazd jednej linii tej tramwajowej tutaj do tego przemysłu. Czyli w skrócie stąd puścimy linię. Ja już kończę odcinek, tak? Żeby nie było.
Poczekaj, powiedzmy, że sobie dojedziesz tutaj. Może jednak nie będzie się rendedować. Co z tego, że jest długi? Ile on będzie się rendedować? Powiedzmy sobie, że tu skręcisz. Później tu sobie zrobisz taki zakręcik. Tutaj tak. I tutaj tak, dobra. I tutaj... Czekaj, nie, dobra, tak źle. Dobra, tu masz połączenie. I tu będziesz mieć podłączenie z tym. Dobra, podłączenie, podłączenie, podłączenie. Pauza, budujące napięcie. Ludzie się teoretycznie chcą budować do kolejnego odcinka, świetnie. Puśćmy tutaj te linie i kończymy dzisiejszy odcinek, bo on trochę przydługi jest. Jedziesz sobie tędy. Swoją drogą, jedną rzecz tu możemy zrobić, dojść do tego. Do tego i tu z boku będziecie mieli dojście do tego. Jakby coś. Tak, przez tutaj nasze śmieci będzie jechać to. Ale dobra. I tak, tutaj sobie będziesz skręcać. Będziesz mieć tam przystanki i tam w różnych dziwnych miejscach. Na przykład tutaj. Mhm, na pewno tutaj. Szczęśliwie, jak mi tutaj Bombaj puściłem. A przed chwilą to nie, człowieku, to ty chcesz tu ulepszać drogi. W ogóle iść się zrobi. Normalnie tutaj, tutaj przystanek, żeby były też jakieś dystanse, co nie? Tutaj. Później tutaj dojeżdżasz. I tutaj, dobra, bardzo dobrze. Ta druga linia będzie o wiele dłuższa. I o wiele bardziej odjechana. Żeby nie było, będziesz jechać stąd. Tu, o, takiego ogrodka swego, no też nie widziałem jeszcze. Tędy. Później tędy. Później zjedziesz tutaj, będziesz jechać w dół ostro. Jak to się mówi, będziesz pikować w dół. Tutaj przed naszym rądkiem będziesz mieć przystanek. Tutaj gdzieś po środku tej... Tak, tu jest autobus, jeździ, ale on się nie liczy. Później tutaj obok tej naszej tego czegoś. Poczekaj, nie. Dobra, to usuń i daj tu po prostu przystanek, dobra, tak jest lepiej. Dalej, tu pojedziesz. Albo i nie. Albo i nie. Będziesz mieć tu przystanek, później tutaj musisz mieć przy tego. Swoją, no tutaj teoretycznie ta linia, ale nie, ona musi mieć gdzieś podłączenie z całością. Tak, zapomniałem oczywiście o tym. Później masz tutaj podłączenie, żeby skądś te bambaje muszą tu dojechać w końcu. Teoretycznie tu, no bo nieważne. Tutaj dojeżdżasz i teraz tak. Jak już wiedziesz tą dzielnicę, macie tutaj jeden, mamaje mają tutaj jeden wspólny przystanek, a później sobie wyjeżdżasz już z tej dzielnicy. Jedziesz tędy, tędy. Później tu masz drugi szybko przystanek, ale to tylko wyłącznie z celów takich, że nie było innego miejsca, gdzie to można było wstawić. Później tutaj, dobra. Przed rądkiem. Tutaj, obok tych naszych tych. Później tutaj wjeżdżasz od razu w tą dzielnicę. Jedziesz, tutaj się kręcisz. Czekaj, tutaj powiedzmy, że jedziesz. Tutaj musisz mieć na pewno do tych, aby się przesiedali. I tutaj się łączysz. Tak, jeszcze jedną ostatnią rzecz, jaką tutaj zrobimy, to będzie podłączenie tego. Nie dlatego, że tutaj nie lubię tych ludzi, tylko dlatego, że oni tutaj mieli po prostu podłączenie bambajowe i mogli się tutaj po prostu pomiędzy tym a tym przemieszczać. Dobra, czekaj. Ulepszymy to sobie jeszcze do sfery, ale wielka droga. Tak, tak, dobra. Żeby mieć tutaj po prostu lepsze podłączenie, jakby coś, bo tutaj do tej dzielnicy. Dobrze, mamy tak. Mamy bardzo kiepską sytuację, jeżeli chodzi o tygodnie, a nasz rozwój. Choć teoretycznie pozostało nam tylko, poczekaj, to jest 10... 13 tysięcy teoretycznie, tylko jeszcze ludzi trzeba zrobić, aby to się pojawiło, ale ponieważ mamy jeszcze fala zgonów w całym mieście, to niestety sądzę, że to będzie naprawdę trudne do zrobienia. Tak czy siak, nasz pędzał, czekaj, to jest ten? Tak, to jest ten. Sobie na pewno dobrze radzi. Jak widzimy, korków tutaj zbytnio w ogóle nie ma. Ale trochę kosztował nas, na pewno. Tutaj jest już całkiem nieźle. Swojego, czekajcie, jak zobaczymy tutaj. Zobaczcie, jak tutaj to się odkrokowało. Wystarczyło zrobić takie krótkie pyk, pyk, myk. I od razu wszystko o wiele lepiej działa. No, dokładnie.
Dokładnie, dokładnie. Tak samo tutaj ta droga też już o wiele lepiej, jak ulepszyliśmy to do tych Bombajów. Handel tu się buduje, ewidentnie. No, tutaj dzisiaj trochę w górę poszliśmy. Tutaj się będą budować. Naszą linię majową tutaj zrobiliśmy. No i co dużo mówić, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. Jeżeli jesteście nowi, możecie mi subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Dobra, co dużo mówić. Kończymy ten odcinek, bo tu się dużo działo. W długim czasie i tyle. Cześć!